Joanna Kuźmińska, doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, wykładowca akademicki, pedagog, logopeda, terapeuta, psycholog edukacji, filolog języka angielskiego, logorytmik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Joanna Zborowska, doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, wykładowca akademicki, pedagog specjalny, psycholog kliniczny, neurologopeda kliniczny, terapeuta, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, diagnosta MFDR. Dzień dobry, Marcin Bańka, jeśli Małgosia Szkoły Placówki Terapeutycznej, gdzie są ze mną dwie autorki książki Tracha o teksty. Drugie panie, skąd pomysł na napisanie tej książki? Publikacja powstała z myślą o osobach po operacji krtani, by w sposób wierszowany i zarazem lekki urozmaicić ich terapię. Wiersze są nasycone głoskami, które są oczywiście ważne w procesie rehabilitacji. I co ciekawe, książka jest pierwszą książką na rynku, która powstała dla osób dorosłych. Czyli wiersze nie są infantylne, tematyka ich jest bardzo bliska osobom dorosłym. Co wyróżnia tę publikację od innych? Przede wszystkim to, że sformułowane, że stworzone przez nas teksty nie są tekstami skierowanymi, czy zawierającymi treści dziecięce. Są to treści, które poruszają ważną z punktu widzenia osoby dorosłej tematykę, bliską ich czasom, ich przemyśleniom, ich przeżyciom. I na pewno wiele łatwiej im odnaleźć się podczas tego długiego czasu terapeutycznego, mając do dyspozycji tego typu teksty. Przede wszystkim trochę o teksty są to ćwiczenia, które pozwalają osobom, które realizują proces terapii, do nie tylko wyćwiczenia potrzebnych głosek, do wyćwiczenia niezbędnych elementów werbalnych czy głosowych, ale również pozwalają się tak jakoby w kontekście psychologicznym przenieść w świat takich wspomnień i rzeczy, które związane są blisko, bezpośrednio z osobami z tych czasów, tak, z osobami dorosłymi. Też na wstępie naszej publikacji zaznaczyłyśmy, że prace nad tymi tekstami wzbudziły w nas wiele refleksji nad kruchością i lotnością życia ze względu na to, że liczba chorych onkologicznie z roku na rok wzrasta. Wiem też, że książka jest już w użyciu. Czy macie Pani jakąś informację zwrotną od pacjentów, którzy pracują na podstawie Waszej publikacji? Dostaliśmy informację zwrotną od naszej pani recenzent, która oczywiście zaopiniowała naszą książkę i wykorzystywana ona jest na pierwszym turnusie rehabilitacyjnym przez dr Annę Żebryk-Ozdobę. Czy coś wiadomo, co pacjenci mówią, jakim się ćwiczy z tekstami dla nich? Jeszcze nie wiemy, ze względu na to, że publikacja tak naprawdę na rynku jest chwilę, a proces terapii na pewno jest nieco dłuższy. Czasy PRL-u. Czasy PRL-u, dla niektórych życie w Peru, na komunie brak roweru, na półkach produkty polskiej produkcji głównie, dziś żaden sklepikarz tak się nie ugnie. Ceny o zawrót głowy przyprawiały, a buzie stale się uśmiechały. Na święta można było cieszyć się smakiem, a w zwykły dzień pozostawało się biedakiem. Rolą ekspedientki było mówienie słowa brak i to nie był diabła znak. Stała w sklepie otoczona pustymi półkami, nie miała co sprzedać poza tymi słowami.